Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku naszej serii Potopu Szwedzkiego, a właściwie teraz już mamy rok 1662, czyli historycznie 2 lata po zakończeniu działań wojennych pomiędzy Szwecją a Rzeczpospolitą. W tym momencie jednak my zakończyliśmy tę wojnę później, udało nam się tutaj odbić cały obszar Estonii. W zasadzie do tego mamy Inflandię, znaczy Kurlandię, tak, pod naszą władzą, nie straciliśmy jej. Zabezpieczyliśmy Interregnum, Ingrię, ja się nigdy nie nauczę nas w tej prowincji, wybaczcie, ale ja po prostu nie mam do takich rzeczy totalnie pamięci. Zdobyliśmy od Rosji Smoleńsk, tak, i okej, poszerzyliśmy tereny korony, żeby nie było. Tereny korony zostały poszerzone znacznie. Ale to co prawda jeszcze nie jest nasza tutaj największa potęga. Spisaliście przeważnie w komentarzach, żebym jeszcze kontynuował tą serię, mimo iż chciałem ją pierwotnie zakończyć właśnie w tym momencie, kiedy wygraliśmy wojnę ze Szwedami, ale jeszcze ją chwileczkę potem pokontynuujemy. Co prawda w serii tęgryjskiej tam też staram się wam tłumaczyć co i jak robić, ale tutaj naprawdę mamy sytuację przejebaną naszego kraju. Normalnie takie coś bym uważał już za niewarte dalszej gry, ewentualnie bym resetował podejście, cokolwiek. No ale tutaj tym razem spróbujemy zakończyć tak, żeby Polska po prostu została jakimś krajem, który ma większe szanse na przykład w wojnach z Rosją i tak dalej. Ale co prawda nie mamy jakiejś super fajnej sytuacji. Dlaczego? Ponieważ nasz kraj po pierwsze jest w debecie i to bardzo dużym w debecie. Mamy do spłaty ponad 3000 dukatów do spłaty. No nie ma co się ukrywać. Zanim to spłacę, to i tak będą 3000 dukatów. Nie mamy w kopalni złota, która tutaj jest w Austrii. Co prawda zabezpieczyliśmy się trochę sojuszami, ale nadal możemy... Austria i Hiszpania są nasi sojusznicy nowi. Ale czy to będą sojusznicy, którzy na przykład mnie wspomogą w wojnach przeciwko Osmanowi, bo tutaj jest realne zagrożenie, że Osman na przykład z nas wejdzie. Żeby tak tutaj zobaczyć, moi rywale, największe armie na świecie, już sobie to wszystko robimy. Największą armię na świecie w tym momencie ma Imperium Osmańskie. Co prawda wiem, że jej nie stać na utrzymania jego maksymalnej armii. W ogóle tak naprawdę jest dość ciekawe. Duża ilość krajów nie ma tej armii. Hiszpania ma armię na swój limit, znaczy do swojego limitu prowadzoną, ponieważ w sumie Hiszpania jest jeden z najbogatszych teraz krajów na świecie. Rosja jest, zobaczcie, jaka biedna. Ma 81 tysięcy manpowera, 45 tysięcy wojska tylko, gdzie ma limit prawie 200 tysięcy. To powoduje, znaczy to nas informuje, że Rosja jest w stanie również agonalnym, ale mimo wszystko znacznie lepszym od nas. Widzimy tutaj dochody 69 dukatów, obecnie my mamy 32 tylko i wyłącznie 32, a Hiszpania 100. Nie zmienia to faktu, że jesteśmy w dupie, że tak powiem, ogólnie, niemiło. Mołdawia jest sojusznikiem, znaczy wasalem Osmanów, Zaporoże jest wasalem Rosji, więc tutaj będziemy atakowani z tego. Tutaj zresztą my nie mamy w tym momencie chyba żadnych terenów stepowych przez to. Tak, bo wszystkie tereny stepowe utraciliśmy, więc nie mamy kozaków po swojej stronie. Co prawda jest to zgodne z historią, chyba z tego co pamiętam. Jest akurat tak dobrze. Dobra, kiedy ty typie możesz abdykować? Żeby must be at least 6 years old or Herod. No dobra, ty mi rządzisz od roku 1648, to 60, okej. Okay. Czyli w momencie, kiedy tu będzie 68, abdykuję, bo to jest po prostu Jan Kazimierz II Waza, to jest po prostu jakiś debil. Jego następca jest znacznie lepszy. Powiedz mi, czy historycznie był to naprawdę następca Polski, czy nie? Bo w sumie nie mam żadnego pojęcia. Jak my wyglądamy, jeżeli idzie o wiarę naszego kraju? No jesteśmy troszeczkę podzieleni, ale nie mamy aż tak superancko złej sytuacji. Kler możemy dać i w zasadzie gdziekolwiek, gdzie tylko się oczywiście to opłaca. Kler najlepiej zdawać tam, gdzie mamy albo dużą ilość base taxu, tak? No w zasadzie tutaj byłoby lepiej. I gdzie są kiepskie surowce, tak? Typu krowy, typu... Boże, no wszystkie te tanie w okresie 2 dukatów. Kolejny rywal. Mnie postrzegają jako rywale. Szwecja, Dania, Rosja. Dania? Co ma do mnie Dania? No Anglia ma coś do mnie? No Anglia to pewnie przez to, że mam sojusz z Hiszpanią, tylko i wyłącznie dlatego. Za to Prusy jak najbardziej mnie kochają. Kurlandia jak najbardziej mnie kocha, tak? No sobie poprawmy relacje z naszymi sojusznikami, wasalami i tak dalej, z Hiszpanią. Poprawiajmy, skupmy się tego, żeby tutaj najbardziej poprawić relacje. Zastanawiam się też, czy nie spróbować jakoś mieć sojuszu z Francją. Może.
bo jakoś wolę wojska francuskie niż hiszpańskie osobiście. Co my możemy? Expand Commonwealth. Może Local Construction Cost, Local Development. To by nam się przydało. W Warszawie byśmy to zrobili, na 25 lat dostalibyśmy tańsze rzeczy. Ale prawda jest taka, że i tak Hugo zbuduje. Ja Hugo zbuduję przez ten najbliższy czas. Więc jesteśmy naprawdę w bardzo kiepskiej sytuacji. Forty od razu możemy wyłączyć maintenance'a. Sylwestra Paka wypadł mi tutaj, panie drogi. Oni mi zaczną zaraz umierać, generałowie, więc trudno, na razie poczekamy na to. Nie będę ich kasował, już wolę się z tym pogodzić. Tutaj forty, ten rival możemy wykasować. Co prawda mi tutaj blokował, no ale trudno. Inflanty, Połock, no tutaj są kiepskie te forty. Fort Smoleńsku jest kiepski, ale potrzebny. Tutaj by nam się jeszcze równie przydał fort i byśmy mieli zabezpieczoną granicę tak naprawdę. Nie możemy sobie pozwolić na ich skasowanie niestety w zupełności. Dobra, mamy wyłączone forty, to interest 10 dukatów, ale najgorsze jest to, że nawet jak z dukatami mnie po prostu nie stać na to wszystko. Na forty wydaje... Czekajcie, to już przeliczyło forty? Nie wierzę. Impressive. Jesus, staliśmy się jednym z Great Powerów. Na koniec jesteśmy uważani za jednego z Great Powerów tego świata. Wow. Ej, a mimo iż mamy zmniejszone punkty ogólnie za nasze zacofanie technologiczne. Więc ogólnie dość miło, no. Jesteśmy poważani na świecie. Spoils of Wars, ok. Jeden raz dostaliśmy. Saksonia, Reconquest Cassius Belli przez Austrię. W sumie nasze wojsko od razu low maintenance. Ok, tak. Najemnicy. Najemników wyrąbujemy z armii. 16, o kurę. A to powoduje, że będziemy na plusie. Plus 8 powinniśmy być coś koło tego. Plus 2, nie czekajcie, 16 przez pół dukata, no to jest 8, no jak nic. Dobra, advisorze, army maintenance, jak widzicie, no już za bardzo nie mam z czego zjechać. Nie mam za bardzo na czym zaoszczędzić. Trade to jest G, tak naprawdę, ten trade tutaj w tym regionie, nie mam jak go podbudować. Mamy merchanta w okolicy, moglibyśmy wysłać tutaj, czekajcie, jak mamy merchantów powysyłanych? A, nie mamy pewnie tutaj centrum handlu w Gdańsku zrobionego, tak? Tak, więc zbieramy teraz punkty dyplomatyczne, żeby przenieść centrum handlu do Gdańska. I wtedy nasze wpływy tam naprawdę powinny być lepsze. Transfer trade power zamiast collect. Transfer do Bałtyku jak najbardziej. Również. I to nam troszeczkę tutaj zboostuje drogę, bo gdzieś indziej i tak czy siak nie mamy. A wszystko nam leci do Krakowa. Więc na razie, no musimy oszczędzić, znaczy dostać skądś te punkty. W sumie to czy, czeka się, kto nam mi daje te punkty? O, jak najbardziej, pany, tutaj dajesz dement, 100 punktów, mi to pasuje. Przenosimy stolicę handlową pierwsze tutaj do Gdańska. Jest to bardzo ważne, żeby tutaj przenieść, bo po pierwsze zwiększy nam to wpływy tutaj, w tym trainodzie. Widzicie, już ma, przechwytujemy połowę trainoda. Po drugie, tutaj bierzemy transfer również tego pana i przesyłamy sobie do Bałtyku. Dobra, tak. Sprawdźmy, czy wszędzie tam, gdzie powinni być mieszczanie, tam są. Burgerzy, mieszczanie, kupcy, nie wiem, kto na nasze tłumaczyć. Czy tam są? Ok, to jest niebieski kolorek. Tak. Ryga. Możemy ją dać. Gdzie tu jeszcze były takie ważniejsze? A, to są memel, należy do mojego przydupasa. To nic mu nie zrobię. A możemy zjeść? Prusy to w zasadzie to ja bym was zjadać nie chciał. Ja bym chciał was może nie podbustować, Prusy, ale byście mi tutaj lepiej służyli. No, zaraz zobaczymy. O co tu chodzi? Political crisis. Doprawdy, naprawdę walić tego króla. On jest tak debilem. Najchętniej, żeby się zastrzelił. W zasadzie jest na to szansa, że się zastrzeli w sumie. Masz. I się zastrzel. Naprawdę zastrzel się, typie. Zastrzel się. Okej, okay, tutaj atakują Śląsk. Forty wyłączone, armia wyłączona. 16 tysięcy manpowera nam wciąż brakuje. Mamy 3 dukaty przychodu, do spłaty mamy 3 tysiące. Jakby nie patrzeć, jest to bardzo długi proces spłaty wszystkiego, wszędzie i w ogóle masakra jest. No, mamy rywali. Rywalom co możemy zrobić? Embargo. Bardziej, że na razie myślę, że możemy sobie pozwolić na to, żeby zrobić embargo. Issue embargo. A trus. Z tobą nie mamy. Trusa. Okej. Okay. I z Szwecją mamy trusa, więc tutaj nic z tym nie zrobimy.
sytuacja zabezpieczona. No i teraz trzeba jak najbardziej pospłacać te nasze pożyczki. Niestety, tak jak widzicie, no mamy bardzo dużo punktów korupcji. Punkty korupcji powodują, że wszystko nas kosztuje więcej tak naprawdę. No i trzeba też to kiedyś spłacić, ale jednak jest to mniejsza strata. Wolę potem wydać kasę dodatkową, którą będę miał, jak pospłacam po prostu pożyczki. Dobra, dwie pożyczki spłacone, widzicie, że jesteśmy już dwa dukaty do przodu. Kolejną rzeczą, która może mi spowodować, że będę w stanie jako tako wyjść z tego politycznego, znaczy kryzysu państwowego ogólnie, to jest kasacja developmentu w prowincjach, polegająca na zabieraniu tutaj, jak widzicie, z administracji. Jak palimy wszystkie prowincje, do tego można nam się naprawdę fajna sumka uzbierać. Co prawda, to ogólnie nasze dochody z tytułu taxation zaraz obniży. Mamy 15,79, zapamiętajcie tą kwotę. No ja tutaj to poklikam i widzimy się za chwilę. Bez pauzy oczywiście, znaczy cały czas na pauzie. W sumie to nie widziałem, że od tego jest mapka. Więc po prostu to klikam wszędzie. Gdzie tylko mogę. Co prawda możemy też kwotami to umieścić, żeby były od największej. Ale i tak myślę, że spalimy co tylko mogę, żeby po prostu żebym mógł po prostu spłacić to wszystko. I tyle. Za punkty dyplomatyczne dostajemy marynarzy, za punkty militarne dostajemy manpower, tak? No ale ja szczerze mówiąc, jeżeli już z tego korzystam, to tylko i wyłącznie z base taxa w momencie, kiedy jestem naprawdę w niezłej dupie. Repay loan. Spłacamy, spłacamy, spłacamy. No jak widzimy, jesteśmy już na jakimś plusie. 7,77, 15,79. Czekamy miesiąc, bo to co miesiąc się wszystko w Europie przelicza. No, ale czy to było warte, to już sobie sami odpowiedzcie. Spłaciliśmy te pożyczki, ale czy to było warte? Raczej chyba nie, teraz tak patrzę. Może tutaj po prostu za bardzo po tym pojechałem. Zazwyczaj palę tylko te najbardziej dorodne, że tak powiem, prowincje. Tutaj straciliśmy 4 dukaty, spłaciłem 4 dukaty, więc pożyczka została spłacona. No i to, myślałem, że ta mechanika jest lepsza. Przynajmniej na Węgrzech mi się lepiej to spisało. Ale to jest niestety minus tego, że mamy naprawdę słabego króla. Normalnie bym potem, następną akcją byłoby zbustowanie tych samych prowincji po prostu o plus 1 developmentu, tak? Co jakiś czas. W zasadzie możemy sobie national taxation tutaj typa brać od razu. I jakoś to sporo pospłacić. No ale zjechaliśmy dług o połowę, tak? To jest najważniejsze w sumie. W tym wszystkim przychody też sobie zjechaliśmy o parę dukatów. Dobra, wasal Osmana. No i jakoś to trzeba teraz przetrzeć. Diplomatic Reputation. Diplomatic Reputation. To by nam się przydało. Ale w sumie to nie w tej grze. Tutaj mamy akurat dobrą sytuację. No i co? No i trzeba jakoś przetrwać. Jesteśmy ogólnie w sytuacji totalnie kryzysowej. No mówię, jesteśmy, nie mamy instytucji wprowadzonych, tak? Widzicie, potrzebuje 1500 golda, żeby je w ogóle wprowadził siebie. Ale w sumie, skoro już mamy je obecne, to możemy przynajmniej zrobić coś takiego, że tutaj co Institution Spring, żeby było nam zwiększone w tych rejonach. Mamy tutaj również te instytucje, tak? To jest również bardzo ważne, więc przygraniczne instytucje, żeby nam wprowadzały po prostu szybciej, znaczy regiony, żeby nam po prostu szybciej wprowadzały te wszystkie rzeczy, więc możemy podpalać instytucje, co mnie znowu będzie kosztowało troszeczkę. Ale kurka, to powiem szczerze, że albo się może coś zmieniło, może te kwoty są mniej opłacalne, albo mniej się może to odczuwa, jak się już ma jakieś budynki czy coś, nie wiem, a to jest bez sensu wszystko. 1,23. No i teraz mnie to jeszcze więcej wszystko kosztuje, ale jak instytucje wprowadzimy, to zawsze technologię do przodu puścimy. No i dla mnie będzie klucz również zwiększenie developmentu za jakiś czas tych naszych prowincji. Jak tylko będę mógł pozbyć się tego naszego władcy, no on musi mieć 60 lat albo rządzić 20, więc to jeszcze czeka mnie niestety 5 lat męczenia się z tym typem. Niestety, zanim będę mógł naprawdę lepszego władcę wprowadzić na tron. Okej, okay. No i w zasadzie myślę, że to tyle w tym odcinku. W kolejnym się będziemy widzieli pewnie dużo, dużo później, kiedy tutaj już jakoś to wszystko wyprostuję. Po prostu chciałem wam pokazać te wszystkie takie mechaniki, które na coś takiego pozwalają. A potem zobaczymy, może stoczymy jeszcze jedną wojnę ze Szwedami. Tak naprawdę, w sumie to dziwne, że to tak mamo wszyscy płacą. Freaking Air na tron, no chyba, że mi Habsburg wejdzie na tron, to się popłacze. Dziękuję wam dzisiaj za oglądanie. I widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Pa, pa.